Jan Buczek, Janku, 32. edycja Ligi Halowej Nowotarskiej za nami. Działo się w pierwszej lidze bez niespodzianki, Paka Janna kolejny raz, ale łatwo nie miała. To tak, łatwo nie było, ciężko im było, bo też im Grzesiu Bernasza z żywą kartkę wyleciał, także wydawało się, że Łynterzy ich pokonają w jednym meczu, ale niestety kontuzja Sebastiana Świerzmińskiego zdecydowała o tym, że Paka Janna po raz kolejny zdobyła tytuł mistrzowski. Ale zasłużenie, bo z perspektywy całego sezonu grała równo. Tak, zasłużenie jak najbardziej. Walka do końca była o drugie miejsce, między Gazdą a Winterami właśnie. I rozstrzygnęła się w ostatniej kolejce. Gazda, że tak powiem, przechyliła szale drugiego miejsca. Działo się też w walce na dole, bo tam dokładnie, dosłownie do ostatniej kolejki nie wiadomo było, kto podzieli los Yoga Bonito. Aż 4 zespoły były zagrożone spadkiem. No akurat wyszło tak, że chłopcy z PRL-u spadli, chociaż prowadzili 2-0 w drugiej połowie, no ale zespół STC wziął się do pracy i zwyciężył. Właśnie w drugiej lidze dwóch dominatorów, fajne opony PL i Supra, generalnie od początku do końca te pierwsze dwa miejsca zajmowały. Zgadza się, nie było zespołów oprócz nich, które by im zagroziły. Jedynie w meczu o trzecie miejsce walczyły Galeria Wnętrz, Damix, White Bearsy i rzutem na taśmę drużyna trzecie miejsce zdobyła Dragon Ball. Generalnie podsumowując, no można być zadowolonym, liga pełna emocji do samego końca. Zgadza się, oby zawsze te ligi takie były, także piłkarsko było fajnie, a jeszcze chciałem, że tak powiem, dużo zdrowia życzyć dla zawodnika Arcoders, Jakuba Harbuta, który no, bardzo przykro, ale złamał nogę. Liga odbyła się dzięki pomocy partnerów i sponsorów. Zgadza się. Duże podziękowania dla burmistrza miasta, pana Grzegorza Watycha, za ufundowanie pucharów, dyplomów, statuetek oraz medali. Również podziękowanie duże dla manufaktury piwnej, pana Andrzeja Wyszyńskiego, który jak co pół sezonu sponsoruje dla wszystkich zespołów piwo. Grzegorz Byrnas, bramkarz Paki Janna, Grzesiek, kolejny skalp waszej kolekcji, ale tak do końca łatwo nie było. No w sumie w tym sezonie Gazda wygrała z nami mecz. Graliśmy całą ligę, zremisowaliśmy chyba jeden i przegraliśmy jeden, resztę zwyciężyliśmy. Myślę, że liga staje się coraz mocniejsza i będzie ciężej w następnych sezonach, ale myślę, że damy radę. Mam dla ciebie podwójna radość, bo oprócz zwycięstwa drużynowego, także kolejny w karierze twój tytuł MVP. MVP bramkarza, najlepszy bramkarz, sprostujmy. No właśnie, kolejny, to znaczy odkąd gram w tej lidze, dostaję tą statuetkę i myślę, że dostanę jeszcze kolejny raz, bo nie zamierzam odpuścić. Paweł Garbacz, grasz w fajnych opon.pl. Paweł, wasze zwycięstwo dla niektórych było zaskoczeniem, a dla was samych? Też. A tak poważnie, no to generalnie gramy już drugi sezon tym samym składem i myślę, że to był klucz do zwycięstwa. Ciężki sezon, bardzo dobrze sprawowali się tak naprawdę wszyscy rywale w tej lidze. Najciekawiej działo się właściwie z zespołami, które były teoretycznie najsłabsze, bo z nimi mieliśmy największe problemy, ale jakoś udało się dowieść to pierwsze miejsce i tym bardziej to lepiej smakuje, ale pierwsza liga w przyszłym sezonie na hali będzie już dużym wyzwaniem. Kolejny raz miasto było partnerem Nowotarskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej. Tak, dokładnie. Jak co roku wspieramy rozgrywki Nowotarskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, ponieważ tak naprawdę widzimy w tym sens, dlatego że jest to rozwój aktywności fizycznej wśród osób, które poświęcają swój czas, żeby właśnie przez okres kilku miesięcy rozgrywać rozgrywki, a także jest to niejako też promocja miasta, ponieważ w lidze nie uczestniczą tylko drużyny z samego miasta, ale z różnych części naszego regionu, co sprawia, że tak naprawdę ta liga staje się bardzo popularna i zyskuje na atrakcyjności.